Hej, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku na kanale. Dziś postanowiłem przypalić DRZ i wyjechać w końcu na drogę. Przez pierwszą część filmu odbił mi się mikrofon, więc zaczynamy tam, gdzie był już podpięty, czyli na komisariacie. Także zapraszam do oglądania. Albo trytytka, albo jakaś gumka by się przydała, bo ten mikrofon mi odpada. Uciekamy stąd. Moja sytuacja z tobicą też nie wygląda dobrze. Ops! Dobra, tutaj pasowałoby troszkę system oszukać. Przecież nie będziemy stać w takiej kolejce razem z nimi. Five minutes later. Jak ja kocham takie nawały obwodnicowe. Ja tu przyjechałem potrenować, a nie kurde użerać Elką. Kurde Felek. Oj, chyba będzie trzeba stąd uciekać. A oni już jadą. Kurde, jakbym wiedział, to ja tam został. Ogarniemy sobie szybkiego cyrkla, ale najpierw wyjedziemy z tych kaczorów. Ileż można siedzieć na parkingu? Ja sobie tu troszkę posiedziałem. Nie powiem wam, że z godzinkę czasu. Lecimy dalej. Nie ma co zamulać. Lecimy zobaczyć, co się dzieje na mieście. Tu można sobie troszkę przepisów nadłamać. Uwaga! Wiadukt! Hałas będzie. Dawno nie gumowałem w takim ruchu ulicznym, ale nie będę się narażał, drodzy widzowie. Póki ma się uprawnienia. Haha, dobrze powiedziane, póki ma się uprawnienia. Ale się ustawiłem do dupy. Dobra, może ja jakoś to tak zrobię. Cyk. I jadę z pierwszeństwem. Proszę, proszę, proszę. Fajne, nie? Kurde, to DRZ to są naprawdę zajebisty sprzęt. Tylko szkoda, że się nie zgrywam czasowo, żeby trenować. Bo naprawdę, naprawdę, taka jazda na gumie to mnie jara i to mocno. O co chodzi? Światła chodzą, ale rogatki w górze. Dobra, nie ma co. Wyprzedzamy, kurde. Endolino, trzeba czekać, kurde Felek. Policzymy sobie razem, widzowie, wagony. Trochę sobie podjadę bliżej, żeby mieć lepszy ten. O, ochrona kolei jedzie. Tylko z której strony to będzie jechać? Zaraz ogarniemy. 5 minutes later. Szkoda silnika, żeby się grzał. Ale przynajmniej mnie zagłusza i ludzie się nie patrzą na mnie jak na debila, który gada sam do siebie. O, ziomek z roboty. Siemano. Ty ani się nie przywitał, kurde. Widzicie, jaka to firma, jaka to firma. Twój swego nie poznaje. Ja też mam taki plecak, też tak jeździłem. Co prawda niedługo, bo z tydzień czasu, może dlatego nie jestem aż tak znany w tej firmie. Dobra, jedzie, liczymy wagony, widzowie, liczymy wagony. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Uwaga, raz. Może zaraz drugi nadjedzie. Nie wolno, ja jestem tu stróżem. Czekam, aż światło zgaśnie. Ale ja jestem imbecylem. A czy nie jestem imbecylem? Ja jestem, widzowie, stróżem prawa, nie? Jak światło przestanie mrygać, to tak samo, czerwone światło. Zatrzymujemy się, widzowie. I puszczamy tutaj przechodniów. O, zielone, dobra, nie muszę nic puszczać. Więc co, te światła działają na moją oczywiście korzyść. Jacie, tak mnie słychać, widzowie, a wyobraźcie sobie, co się stanie, jak gdyby killera ten. O, co tu się stało? Jacie, pana na przejściu. Nic się panu nie stało? Na pewno? Ja panu pomogę rower przestawić. A, dobra, dobra. To dobra, to miłego dnia. A ja nie powinienem zostać? Nie, no nie, nie powinienem zostać, no jak? A, ale zostanę, kurde, widzowie, zostanę. Ja tam, widzowie, jadę.
bo ja jestem ciekawski. Jedziemy zobaczyć na obczajkę. O, widzę, że się korek robi. MKS-y, nasze kochane pomarańczowe, zaczynają stać w korku. MKS-y policzymy. Raz, nie wiem, czy się liczy, ale uznajmy go też. Dwa, trzy, cztery. Przede mną jedzie piąty, tam jedzie szósty, jest siódmy, tam jedzie jeszcze za mną ósmy. Także dzieje się, widzowie. Ja sobie może stanę gdzieś tutaj na uboczu. Pójdę tam, widzowie, zacznę kierować ruchem, nie? Ja tu wyręczę tą policję. Ja kiedyś tutaj Spidermana się przebierałem, miasta pilnowałem, także kurde, co, ja sobie nie poradzę? O, widzę, że pan zjechał, żeby nie tamować ruchu. Oczywiście, że tak, oczywiście, zdjęcia porobione. Oczywiście, że tak się powinno zrobić, nie? Ja co prawda nie wiedziałem o tym, tylko zapytałem, ale skoro wolą czekać na policję, to dobra, zostawiłem ich w spokoju. Dobra, schowam się troszkę, na wypadek wszelki, nie? Ogólnie to stop i czekamy, co się stanie, jak policja przyjedzie. The next day. O, jakieś 20-15 minut oczekiwania, w końcu się zjawili. O, są! Dobra, nie ma co tu stać dłużej, wiadomo jak to się skończy. Jest wypisywany właśnie mandacik dla pana. Tu sobie kręcimy. Coaster! Lecimy dalej na coasterze! Nie, 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 ale i tak mi długi wyszedł. Jak na ten zawias podkręcony, to zajebiście mi długi wyszedł. Nie, na starym zawiasie to naprawdę piąty bieg. Sprzęgiełko i do zera normalnie takie coastery siedziały. Spróbuję teraz coś wykombinować też. Bo ono siądzie. Teraz, 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 to jest to! 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 Aaaa! Brakło redukcji! Zawjeżdżam się w to gówno! Siemano! Zaraz przycupniemy do rozmowy, nie? Daj śmiga tą WR-ką! Siema! Fajny sprzęt! Dawaj na gumę! Na supermoto to już trzeba umieć, to tak jak kupujesz supermoto, to już ci się w żyły prowadza ta krew m***ka. Co tak za tą supermoto? No wiem, no wyjeżdżam raz na miesiąc. A tak to stoi, dzisiaj ją odczurzyłem i cały czas w terenie śmigał, na weekend zawsze teren, 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 teren. A dzisiaj pogoda była, to sobie pracę odpuściłem i zamiana, no. Tylko kluczyk masz z prawej przy liczniku. Kurde, może babie taką kupić? Nie, to czuć, że to seryjne. A, ale się podnosi, kurde. Siemano. Miejsce jest git w sumie. Tak idealnie pod moje cyrkielki. Po prostu muszę je wężej robić. Dobra. Dobra, dobra. Dobra, prawie zakręciłem jednego. Co prawda troszkę z trudem. Także widzowie, mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeżeli się spodobał, to zajebiście. Zostaw łapkę w górę, suba. Oraz oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić po sobie ślad w komentarzu. Widzowie, wbijajcie na mojego Instagrama, bo tam bardzo często będą się pojawiać zajebiste rolki. Jak oczywiście śmigam na gumie. Dobra, to by było na tyle. Siemano, widzimy się za tydzień, w następnym odcinku na kanale. Także trzymajcie się, szała, elo, siema.